A tutaj moglibyśmy sięgnąć do takiej klasycznej teorii marketingowej, mianowicie pozycjonowanie produktu, towaru, czy w tym przypadku polityka w mediach. Jeżeli Jarosław Kaczyński publikuje de facto komunikat skierowany do zwolenników Platformy, do zwolenników Lewicy, do osób niezdecydowanych, no to powinien chyba jednak skorzystać z Gazety Wyborczej, powinien skorzystać z Polski, powinien skorzystać z innych dzienników, dziennika, tak, Gazety Prawnej, a nie z matecznika swojej partii, jakby nie ze swojego bezpośredniego zaplecza takiego prasowego, tak, no. Co do tego, jaka jest rola Rzeczpospolitej w polityce Prawa i Sprawiedliwości, to chyba specjalnie nie trzeba mieć wątpliwości, więc pod tym kątem na to patrząc, to może nie był za szczególnie rozsądny ruch, ale też koniec końców wszyscy o tym napisali. I Gazeta Wyborcza, i Polska The Times, i Dziennik Gazeta Prawna, i wszystkie telewizje. W związku z tym być może łatwiej było Jarosławowi Kaczyńskiemu umieścić tego typu wypowiedzi w tych zbliżonych do siebie mediach, a efekt śnieżnej kuli powtarzania przez pozostałe media został osiągnięty, więc summa summarum, to mu na złe mu to nie wyszło.